O strajkach w stoczni dowiedziałem się, oczywiście tak jak większość w sierpniu, dowiedziałem się jak byłem na wakacjach nad morzem. Ja wtedy pracowałem, mieszkałem w Zabrzu, a w Zabrzu tym razem już Maciejowie, ale pracowałem w zakładzie mechanicznym Kumbu Marłabędy. Żeby było ciekawie, pracowałem na wydziale finalnym, gdzie kończyliśmy produkcję czołgów. I specyficzny wydział, w którym należało podpisywać tajemnice, jakieś takie inne sytuacje. Kiedy wróciłem do Bumaru po wakacjach, tam już była grupa, która organizowała związki zawodowe. Odbyły się wybory na tym wydziale 500, gdzie pracowało kilkaset osób. Ja zostałem wybrany wiceprzewodniczącym tego wydziału. Jak mówię, to był najważniejszy wydział, bo tam kończyła się produkcja, to był finał. I wszystko, co się działo później, jakby przez pryzmat tego zakładu widzę. To znaczy, na przykład Bydgoszcz, prowokacja bydgoska, kiedy musieliśmy uspokajać kobiety, że tu dojdzie do strajku generalnego, kiedy rozeszła się plotka, że za chwilę wejdą Rosjanie. I też musieliśmy robić spotkanie z pracownikami, tłumaczyć im, że to być może nie będzie tak źle. Moment, w którym nas wzywają na rozmowy i próbują nam wytłumaczyć, że owszem, tu jest związki zawodowe polityka, ale niech panowie uspokoją załogę, bo musimy jednak tą produkcję robić, bo to jest bardzo ważne. To jest również moment, w którym w tym zakładzie się ukazuje pismo. A wychodził taki miesięcznik Metalowiec, z wiadomościami dla tych pracowników. Myśmy postanowili założyć własne pismo Nowy Metalowiec, z którym coś tam od czasu do czasu drukowałem. Wtedy pamiętam, to też jest znamienne, pierwszy spór pomiędzy tymi, którzy zwolennikami aborcji, a przeciwnikami aborcji, który w tym piśmie się po prostu odbywał. Więc takie wahania były nastrojów, od hura optymizmu do hura pesymizmu. Znamienne jest to, że zapisali się prawie wszyscy do tych związków zawodowych, a przecież tam w jednej brygadzie, która liczyła od 50 do 100 osób, w jednej brygadzie, a brygad było kilka, byli zarówno mieszkańcy Wałbrzycha, jak i Śląska. I oni wszyscy byli za tymi związkami, za tym, żeby po prostu zaprowadzić porządek. Ale coś ciekawe, wtedy padły, do dziś to pamiętam, takie zdania. Inteligencja jest z nami, to znaczy, że to ma szansę bytu, że w tym jest jakiś sens. Jest inteligencja z nami, oni wiedzą, my ich tylko mamy poprzeć. To pamiętam było w roku 80 i 81.